Radzik, taki sobie kupimy, nie? No hello, hello, tam jest wschód słońca. A tu jesteśmy my. I co Filip, co dzisiaj będziemy łowić? Trać. Bo ja. Może szumi, to nie wiadomo czy nas będzie słychać, ale jest Piotr. Tak cześć jest. Piotr. Cześć, pozdrawiam wszystkich. Piotr, byłeś w zeszłym tygodniu, no i ludzie coś mieli. Tak, tak. Coś tam chłopaki łowili, nie podawali się pomimo kiepskiej pogody. No dzisiaj jest fala taka. Ale myślę, że źle nie będzie. Natomiast dzisiaj jest z nami Filip. No i nie będziemy wchodzić do wody. Połowimy sobie od tak z brzegu. Tym bardziej, że Bogusław Kasak na ostatniej debacie powiedział, że w Orłowiem nie trzeba wchodzić do wody tu przy klifie. Te same szanse są rzucając z brzegu. Tak, żebyś mokry nie był. I co tam? Ej, pusta. Cześć. A od której jesteś? A od szóstej? Przed szóstą? A ktoś coś ma? Nie, nie widziałem. Nie, to tam morale, kurczę, psujesz. Dzisiaj daliśmy radę przejść, jest bardzo ciężko. Jak jest taka fala, troszeczkę się klif nam też chyba zawalił, albo taki wysoki stan wody jest. No jak na razie full ludzi. A nikt nic nie ma. A są od 6, a teraz mamy godzinę 7.45. Filip nie daje za wygraną. Bardzo dużo fala, bardzo dużo ludzi z tamtej strony. Myśmy przyszli z tej, bo tak jak widzicie, nie wchodzimy dzisiaj do wody z Filipem. No taki odcinek FiTV. No i żeśmy wymyślili, że tutaj będzie najlepiej lądować tą troć, jeśli w ogóle byśmy ją zrobili. To na plaży będzie nam po prostu łatwiej niż na tych kamieniach. No zobaczymy. Słuchajcie, odwiedził mnie Jacek. Tam. No i Jacek był świadkiem, jak wyciągali tutaj siatki całkiem niedawno i ponoć nic nie mieli. Zeszłą sobotę podnosili. Aha. Jedna flądra na odcinku od plaży w Orłowie po Redłowo. Tak. Co ty źle gadasz? Tak źle? Tak źle, nic nie mieli. Kurczę. Słuchaj, ile dzisiaj ludzi jest? 12 chłopa będzie? No będzie, parę osób. No, no i nic nie ma? Nic nie ma. Wchodziłeś do wody, jak to wygląda w środku ta woda? Zmącona mocno? Zmącona, kupa śmieci, także wędkowanie ciężkie. Nie da się dalej wejść niż po kolana. Aha. Bo metrowa, półtora metrowa fala jak przyjdzie to... No tak, no tak. No. Filip cały czas tam walczy. Dzielnie. Jest jakiś mors, tak? Próbuję wejść. No właśnie, dosyć niebezpiecznie. Słuchaj, i teraz tak, jest taki wysoki stan wody, czy klif nam się zawalił, że tak ciężko tutaj wejść? Nie, taki stan wysoki. W zeszłym tygodniu też był wysoki, ale nie aż tak. Aha. W tej chwili jest jeszcze większy. Fakt, że mamy wiatr północno-wschodni, nie? Mhm. To tą wodę gna w stronę klifu. No tak mówią, wiatr ze wschodu, ryby chodu. Rozmawialiśmy na debacie z Bogusławem Kasakiem i Bogusław powiedział, że tutaj w Orłowie to czy wchodzimy do wody, czy nie wchodzimy, to się rybka, bo i tak w zasięgu rzutu ta ryba jest. Co to ty myślisz? Zdania są podzielone. Jedni nie wchodzą, drudzy wchodzą. No bo tutaj i tak daleko nie wejdziesz, słuchaj. Znaczy zależy jaki jest stan wody, tak? Mhm. Jeśli ten poziom wody jest niższy, to idzie wejść trochę metrów do wody. A wiadomo, no dzisiaj no nie wejdziemy, bo i fala nie pozwala nawet na to, nie? No i takie coś masz. No. Ciężko się łowi, nie? Bardzo. No. To samo zobaczcie u mnie, nie? Taka masakra. I tego jest bardzo dużo w tej wodzie tutaj przybrzeżnej. No ciężko się łowi. Co wam tutaj będziemy gadać, że jest sielanka? Może to troszeczkę sielankowo wyglądało, jak tam był ten wschód słońca taki pomarańczowy. Na tym live'ie macie z soboty. Wędkarzy dużo, ale ryb mało, co? W ogóle chyba nikt jeszcze nie złowił. No. No i słuchajcie, wejherowo team, można nie powiedzieć. Dokładnie, łowimy. Łowimy. Tak, to jest tak. W takich falach, słuchajcie, macie wy rozum. Dzisiaj próbujemy, ale nie wiemy, czy coś z tego będzie. Pierwszy raz na troć w tym roku, w tym sezonie? W tym sezonie nie, już trochę byłem, ale na razie nic. Nic. A jakiś kontakt z rybą? U mnie dopiero drugi wypad, także na razie też nic. No dobra, ale słuchajcie, byliście w wodzie. Jak to wygląda tam w środku? Mocno trącona? Mocno taka brudna? No, woda dość jest trącona. W sensie ja tu nie wchodziłem, bo nie ma za bardzo jak, ale widać woda trącona, wzburzona mocno, nie? No. Nie jest łatwo dzisiaj.
No ja się tak posiłkowałem Bogusławem Kasakiem, który mówił, że w Orłowie nie trzeba wchodzić do wody, dlatego my z Filipem tak na lajcie. Nie, bo ja pan, tutaj są proszę pana takie same szanse, ponieważ dzisiaj to zresztą w ogóle nikt nie wejdzie daleko, nie? Dzisiaj tak. Takie same szanse. No właśnie, no to myśmy się wybrali tak lajtowo, ale muszę powiedzieć, że jest tak wysoki stan wody i takie wysokie fale, że ciężko nawet przejść koło klifu w takich zwykłych butach. No, ja już się przebierałem przed klifem właśnie. No idziemy teraz zobaczyć właśnie przed klif, tam nie będzie wiało, to jest jeden plus, a drugi taki, że może tam będą mniejsze fale, co? No dużo lepszych nie będzie, duże. Takie same kiepskie warunki. Tak, tam my chcieliśmy startować po prawej stronie mola właśnie, ale takie fale, że idziemy tutaj, to lepiej, tylko tutaj wchodzić właśnie nie trzeba, nie? Dlatego tu przyszliśmy. No dobra, ale po prawej stronie mola to tam trzeba wejść do wody, bo no tam jest płytko wejść. Dosyć, nie? No tam w stronie buta, dlatego tam zrezygnowaliśmy dzisiaj, nie? Dzisiaj nie ma szans, żeby tutaj gdzieś brodzić. A przy rzece? Też jest ciężko, widzieliśmy, że to, to samo co tutaj, nie? Są ogromne fale, także znaczy, tam też jest ogólnie to płytko, trzeba wejść, nie? I woda trąsona. W takich warunkach jest to niemożliwe niestety. No dobra, na co jeszcze łowicie, pokażcie. Tutaj blachę widzę, tak, taka... morfik trójka. Taka bardziej belonowa w sumie, co? No, można powiedzieć taka uniwersalna, nie? Aha. Belona i no, słuchajcie, kolejni koledzy. I co, i nic, nie? No nic, warunki nie dopisują. Wiatr troszeczkę wieje, północny. Myśleliśmy, że w tych warunkach coś będzie, ale no niestety. No taki wiatr północno-wschodni chyba, mówią wiatr ze wschodu ryby chodu. No tak mówią, no ale za duża pralka chyba, no. No. Byliście w wodzie, jak to wygląda w środku? Naprawdę mega dużo zielska jest? Jest dużo zielska, jest dużo zielska. To, że tak powiem, wyrzut, to zielsko. I nawet jak się daleko wyrzuci, to tak, też to zielsko tak. Tam jest? Znaczy nie, daleko nie, 5-10 metrów i później zielsko, niestety. Czy takie warunki to są dobre warunki na troć? Powiem, że tak. A kto tak nas kłamie, powiedz? Ktoś to oszukuje. Macie jakieś straty? Nie, odpukać jeszcze nie. No właśnie, ale tak jak Marcin mówi, że daleko idzie gładko, gładko, a tutaj przy brzegu już jest taka proleczka, że tego środka jest mnóstwo. Aha. Ale są fajne emocje, bo przynajmniej coś... Daję. Ja myślałem, że ty już poszłeś. Patrz, rękę wsadziłem. A spójrz na moje nogi. Ja. Idź. Czekaj. Lecisz. Musiałem się na chwilę asekurować, natomiast Filip... Myślałem, że to jest kawał gliny. To dosyć rozmoczona glina taka. No dobra. Słuchajcie, wysoki stan wody, duże fale i bardzo ciężko tutaj przejść. Jak? Dobrze. No, jest wspaniale, słuchajcie. No może nie złowiliśmy żadnej ryby, ale nikt nic nie złowił. To nie jest pocieszające, żywa jasność. Natomiast były bardzo fajne okoliczności przyrody. No i Filip buty załatwił. Także jest dobrze. No staty muszą jakieś być, nie? Brudka gliny. Po co ci taka glina? Nie, coś z niej zrobię. No, bo Filip ostatnio się mocno bawi w rzeźbiarstwo. Natomiast, tak jak widzicie, na załączonym obrazku pada deszcz. Zrobiło się niezbyt ciekawie, dlatego będziemy lecieć do domu. Zresztą większość wędkarzy się już też zwinęła. Nie padła żadna rybka, nawet kontaktu nikt nie miał z rybą, więc otwarcie sezonu takie, no z jednej strony kiepskie, no bo ten deszczyk jeszcze na koniec, ale za nieziemski.